Czemu nigdy nikt nie otworzył mi okna na przerwę? Przecież tu cały czas w klasie siedziałam. Czy zimno można przymknąć okno? To się dzieje, trzeba umierać, Dorota. Słuchajcie, a co klapy spróbują? Co wam jest? Zimno? W Islandii jeszcze zimniej jest. No, widzę, że dzisiaj się ciepłej ubraliście. Średnia równa się 2 razy 1300 plus 3 razy 1000. Masz zadanie? Mam. Masz zadanie? Nie mam. Jeden. Jakiś tam może minus. To się mam, patrz. Kilka. No właśnie. Tam się dało, nie? Nie mam problemu. No Szymon. No tu masz dobrze, ty też. Od kogo ściągaj zadanie? W domu robię. No, tyle na pewno. Na razie. No masz tą piątkę. Dziękuję. Święty Andrzeju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie będzie to pochwalony. Marlena, masz jeszcze drogę trzymać do zamieszczenia? Ja? Z miesiącią, czy chcesz jedynkę? To, a mogę za chwilkę? Za chwilkę to znaczy? No za moment. No dobrze. To my. O, Natalia się zjawiła nawet. Dlaczego ci nie było ostatnio na lekcji? Dobra, ja już mogę przyczynić za chwilę. No, przecież. Już chwileczkę. Dobrze, no to słucham. Mam wstać, czy mogę się wyjść? Nawet możesz do mnie podejść. Nie, przecież za nie mogę przyciągnąć. A ty co, taki straszny jesteś? Trochę. Tak. A więc. Jezus. A co ty tam? Jezus na świat. Nie dobrze. Jezus na świat wskazany. Jezus bierze krzyż na ramiona. Jezus pierwszy raz upada. Jezus spotyka Marię Magdalenę. A co ty tam czytasz? Matkę Marię. Matkę swoją. Proszę zamknąć wszystko. Spotyka matkę swoją. Jezus. Jeszcze raz. Co to się nazywa?
Powiedz jeszcze raz. Nie, to jest słaby, no. Oj, Marlena, godnemu chleb na myśli z tym obnażaniem, co? Ale on się pomylił, to się kręcą. Zaliczysz jutro, dobrze? Dobra. Cisza! Cisza mi tu! Gdzie wy jesteście? Co? Jak wy się zachowujecie? Wszyscy są? Nie, kogo? Kogo? Nie ma. Z wojskiej nie ma, bo dostała z piłki i krew leci z kończyka. Czego? Z kończyka. A Fajga? Fajgi gdzie też nie ma. Powiedzcie koledze Fajdze, że ma pozdrowienia ode mnie. Przepraszam, nie spóźniam, jak nie wiem. Słyszałem, że dostałaś z piłki. A żyjesz? Żyję. A co to za życie, nie? A czeki wam rozdałem? Rozdawałem wam czeki? Nie. Nie rozdawałem? Teraz, zaraz podliczę i powiem, kto ma czeka, nie? Pan jeszcze idzie. 26 osób w klasie, 20 czeków. A, Polakowski, przyjdzie dzisiaj po lekcji, rozdam czeki i masz każdemu, kto jest zagrożony, rozdać, ale nikt, który się nie spróbuje przynieść, nie? Jutro. To jedynka na powrocie, od razu. A, i powiedzcie Fajdze, że będzie zdawał całe półrocze. Ma jedynkę, wpisuje. Ja? Tak, a czemu ja? Bo ty, ja zawsze muszę dać się dziewczynę. To przyrost naturalny to różnica między zgonami a urodzeniami. To Damian nam powie, co spowodowało niski przyrost naturalny po II wojnie światowej. Niski przyrost? Tak. Wie pani, jak tam wiele las miał pole, chciał je zaorać, to by było pobańkowanie. Tak, tylko nam im przeleciał. I nie ma unika. Oj, damy, ale się cię tam trzymają. Jak tak na przecież maturę, to ja cię nie widzę. Kola, to dużo tych broników musiało być w drodze. Kujawiaka, Kamil, ciekawe.
zdołał się jutro przyjść. O, dziękuję. Dzisiaj to jest sprawdziany. Szczerze mówiąc, szału nie zrobiliście ocenami. Widać to czytał, na którym kto nie czytał. Szymon Rusko, Szymon Rutkowski. 4. 17. Adriana Brzozowska. 3. A ty na co śmiesz? Twój sprawdzian. 2. Dziękuję. No a teraz sprawdzian. Damian Chuliński, pozwól. Ile? 6. Damian, czego dotyczyło pytanie trzecie? Nie pamiętam. Z czym kojarzyć się, z kim kojarzyć się z Cezorym? Z kim wam się kojarzy? Z Leroyem. Z nożem. Słuchajcie, co Damian odpowiedział, pochwal się. Mojej gajby. Ale
ma Szymona. No to może Marlena, chodź, poprowadzisz od drzewki. Kilka jakichś słomów, coś w tym stylu. Szybko, bo dzwonek zaraz będzie. Nie martw się, Paweł, zdążymy. Dobrze, no to robimy pajacyki.